Rejestrując się w platformie gamerhash.co, twój komputer będzie dla ciebie zarabiał. Zarobione środki wymienisz w sklepie internetowym. Zacznij już dziś zarabiać na mocy obliczeniowej swojego komputera. Siemaneczka, z tej strony Mitro, zapraszam was przesterdecznie na kolejny odcinek na moim kanale. W dzisiejszym odcinku widzimy się po raz kolejny Hellblade. W poprzednim odcinku udało nam się dotrzeć do świata Heli, albo do jej twierdzy, gdzie udało nam się zrobić dwie części mostu. Brakuje nam jeszcze chyba dwóch. Udało się również pod koniec odcinka odblokować tutaj kolejne przejście, którymi to schodami powinniśmy dać radę dojść gdzieś na dół, gdzie mamy chyba kolejne układanki, ale na razie zobaczymy opowieść przedostatnią już. The Northmen say that at Ragnarok the gods will face a ship full of their fools, which Loki has steered to Asgard. It carries the fire giants, the wolf that will eat the sun, and all kinds of dark creatures. Surt will join them with his sword of fire. The cliffs will crash. Trolls will walk the land. Men will tread the road to hell, and the heavens will split open. Ciekawe, gdzie będzie ostatnia część tej układanki. Ale dobrze, w sensie układanki, czyli tych opowieści. Trochę ich pominąłem, ale wydaje mi się, że takie... O, mamy przed sobą. Że takie główne, chyba wszystkie, mniej więcej odsłuchałem. Tej, tej chyba nie słuchałem, tak? Nie, tej słuchałem, dobra. Tędy nie przejdę. Tak, tutaj byłem. No dobrze, czyli tak. Tego słuchałem. Tutaj byłem na dole, to otworzyłem. Teraz mogę, mam rozumieć, że dojść do góry. I z góry powinien mieć dobry widok na most i padająca oczywiście na to iluzję. Pewnie jakieś gigantki, olbrzymki, chyba Heli nawet. Bo akurat w Valhalla również były takie iluzje, gdzie wystarczyło dobrze popatrzeć i akurat zmieniała nam się cała perspektywa. A w zasadzie nie, perspektywa nam się nie zmienia, tylko zmienił nam się dany obszar. Walka z bossem. Witamy. Skoro to jest przeciwnik, to wydaje mi się, że tutaj musi być jakaś kluczowa informacja. Bo normalnie nie daliby takiej areny, można by powiedzieć. Więc tutaj musi być albo część mostu. O, dwóch naraz. Musi być albo część mostu, albo coś innego. Raczej znajdziek tutaj nie ma. Chociaż kto wie. Za znajdziekiem można uważać w sumie te kamienie z opowieściami. Przynajmniej według mnie. O, pewnie. No, starczą czy bez? Starczą. Superansko. Najpierw tego. Akurat ten we mgle nie jest taki straszny, jak się wydaje być. Gorsze jest to, że tylko zdejmujemy mu tą mgłę, a nie spowalniamy go i tak dalej. To jest dla mnie akurat słaba opcja trochę. No dobrze, co my tutaj mamy? Wszedłem te... A, odblokowało mi się przejście, dobra. Mamy już cały most. O nie, 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 misklik. Pięknie. No, czy jednak trzeba było tutaj iść. To bardzo dobrze. Mistrz dedukcji. Akurat w niektórych momentach według mnie gra jest bardzo oczywista, ale no... W niektórych po prostu nie wiadomo, gdzie iść. Tak samo, bo w przypadku niestety świata Valerana. Chociaż trzeba było tam się tylko trochę porozglądać tak szczerze. Albo sytuacja, gdy mieliśmy już ten miecz i... Byliśmy w tej iluzji tego piekła, czy Ragnaroku. Chyba Ragnaroku bardziej. No tam niestety nie wiedziałem, gdzie trzeba było iść i niestety, no cofnąłem się kawałek. Nie jakoś niby dużo, ale i tak trochę zamieszania było. Teraz jestem trochę za nisko. Czy byłaby opcja... O nie? Czekajcie. Mogę tędy, bo u góry jest kolejny most, ale to raczej nie nim mam iść. Ten odbudowywałem, jest chyba tym. Świecący się przeciwnik, jeszcze lepiej. Nie mogę zrobić uniku, bo się zblokowałem od tekstury. Już myślałem, że mnie zrzucił. O nie, znowu. Za bardzo lubię to combo.
No, nie mogę z nim. Dajcie mi to spowolnienie. Daj mi skupienie. To było ciekawe. Jest to stuna? O, nie mogę. No, pewnie. Kurde, blisko. Aha. Super. Ulepszony czy jaki? Czy ja chybiłem tamtym namierzonym ciosem? No nie mogę, jeszcze kolejni z przodu. I chyba damy radę normalnie tak utrafić. Czekaj, że na dwa takie... O nie. Głupio zrobiłem, że teraz użyłem to skupienie, bo jednak on może rzucić tą bombę i niestety będę musiał użyć drugiego skupienia. No właśnie. Jeszcze mi przerywa to moje skupienie, ciekawe. Oczywiście nie mogę tamtego drugiego zaatakować, bo niestety fokus jest łapany na tym pierwszym. No pewnie, pewnie. Szczerze, najbardziej nienawidzę tych przeciwników. Czemu oni muszą być tak ogromni, tak szybcy i tak wytrzymali? Nie wiem, jeszcze wali mi combo stopą jakąś. Nie mogę, za plecami się pojawił. Kolejny za plecami. Kolejny? To już jest przegięcie, to już jest przegięcie. Jak Boga kocham. Szybko, Senua. Najgorsze jest to, że ja na tym moście w ogóle nie mogę zrobić uniku, bo się pakuje o tekstury tych łańcuchów. No, pewnie. No dajcie jeszcze tego grubego z tyłu pleców. Wreszcie. Ja pierniczę. Było blisko. Nie wiem, co to są za lustra. Albo zwierciadła? Zwierciadła. Jedno działa na drugie. Ciekawe. To jest już korytarz do Helu? Real. They made them real. No.
your weakness, and the darkness will find it. It's not like the old stories, is it? The noble warrior facing evil in search of victory and honor. Clear dividing lines. No. Oh, this place is not quite like that. It's as if it knows that true torment lies within. Memories you cannot defeat, cannot escape. This is her hell. She has nothing to fear anymore. The gods have saved your mother. Through my hands. You killed her. It is the will of the gods. Fuck the gods! You did this to her! Why? This is what happens when you listen to the voices of the underworld. They crawl into your soul and rot you from the inside. Defy the gods like your mother, and the darkness will come for you too. You understand, son? She didn't defy the gods. She defied you. And so you killed her. You didn't pray to the gods. You prayed to your mother. Your mother, who was too weak to fight the darkness and abandoned you. You tortured her. You killed her. You are the darkness. Those rituals, the years of isolation, the pain that still haunts you. It was the only way to fight the curse within you. You're a liar. The darkness is inside you that will destroy you. You're a liar! No, Summer. The darkness is here. You can't push it away. And it will watch as you draw the last dying gasp. I won't let you kill me! Ah!
kiedy my takie mocne hity robimy? Kurde, ale mamy boski tryb chyba jakiś. Tarcz mu się przełamuje. Nie no, good mode'a chyba włączyliśmy. Kurde, jak to sieka. To na pewno będzie bardzo dużo przeciwników. Jest niemożliwe, żebyśmy mieli takiego buffa na taką małą grupkę tylko. Jeszcze ci ulepszenie tutaj są, co się świecą na złoto. Przezajebiste. Chyba specjalnie gra nam tak zrobiła, że mamy w pewnym stopniu ostatnie życie, dlatego dała nam takiego god mode'a. Bo jednak ta zaraza doszła nam do praktycznie skroni chyba. Jeszcze muzyka bardzo fajna. I can see through your darkness. You're a liar and a murderer. And if you really are Hela, then I have a sword here that can kill a god. Co ja mam tutaj zrobić? Ułożyć ten most? Nie. O, okej. Okay. Aha, mogę iść, sam się układa. To save you from yourself. You still believe it is a lie. The plague of darkness, the butchering of the Yamana Wolfmen. You saw it yourself. You told everyone I was cursed. They believed you. I believed you. Tell me, Senua. Where is Gideon's soul if the darkness is alive? How are you safe? He's here. I know he's here. Gideon, I know you're here. Hold on. I'll find you. Naprawdę na widmo tego smoka walczymy. Na szczęście on nie ma tych umiejętności, które miał w tamtej swoim jamie, czy tam leżu. O, zamienił się naprawdę w tego potwora? Drugiego? Chyba, że z niego wypadły takie. O nie. Noż, cholera. O, superamsko. Dajcie jeszcze drugiego takiego. Przez 10 minut chyba walczyłem tamtym razem. Ile on tych uników robi? Aha, bo tu się zamienia każdy przeciwnik. Teraz Surtr. Dajcie Valarana. Dillian! Where is he? You're trying to trick me again with your lies. I know he's here. You took him from me. You have him! Dillian's gone. Dillian is dead. Behind you. Let him go. Watch out. Or what? What can you do to me that you haven't already? You betrayed your own father. You Come on! The gods in search of Dillian, in search of love. Look where that's got you. Let go of your battle. Let go of your redemption. Let go of Dillian. Kurde, jesteśmy bossem jakimś. Zajebiste.
O nie. Muzyka robi ogromną robotę. I co, i nasze szepty już ustały? Tylko mamy ten główny swój głos? Nie, w sumie mówiły, że żebyśmy uważali, bo coś za nami jest. Chyba na czas walki się uspokoiły trochę. Jezus, ile tutaj jest? Ja pierniczę. Dobrze, mamy ten boski miecz. O kurczę, szykuję się trochę tej walki jeszcze. O nie. No. No nie, no hela. No, superansko. Co chwilę mówią watch out. Wreszcie. Znaczy wreszcie to spowolnienie nam skoczyło. Przecież jak my zabijamy jednego, to przychodzi pięciu kolejnych. Ja nie wiem, czy w końcu mamy tutaj każdego pokonać, czy na hele iść od razu. Bo oni się ciągle respią. Nie, no nie mogę już na nią walczyć. Ile jeszcze mam wytrzymać? Że już każdego z nich z 15 razy pokonałem. No jeszcze ta hela mi ciągle pluje jakimś gównem. No nie mogę. No kurczę. Ile ja mam wytrzymać? No nie mogę. Pewnie. Na strzała mnie zdejmują. Wstawaj, wstawaj. No, pewnie. 15 tam jeszcze ich zespełnicie. Naraz. Can't save them.
you want me to be? After all you've done to me? To him? You're not mine. But you're a liar! You crawled into me to confuse me and deceive me. I know it. I know you have it. Take it. I'll be a slave for you. I'll fight with you, Ragnarok. Turn your back on death, and all you can see is the shadow that it casts. The longer you hide from it, the longer the shadow grows until all you can see is dark. When our time comes, you must be death in the eye. But embrace it as a friend. Only then can I let go of you. And emerge from that darkness. Thank you.
I forget what it is like to see the world as a child, so every autumn leaf, it's like a welcome mat. Every rolling cloud, a new picture. Every day, a new story. We too emerge from this legend, like a wave from the ocean. Only to return to the sea. Even in darkness, the wonder and the beauty of this world never leaves us. It is always there, waiting to be seen again. This is where my story once began. And so it has to end here. Because I cannot see further than this. Follow us. We have another story to tell. Takiego zakończenia się nie spodziewałem. Muszę zobaczyć jakieś wyjaśnienie, bo nie mam pojęcia, co tutaj się kurczę stało. Mogę je jakoś przypominać? Nie mam pojęcia, raczej nie, nie da się. Tak chyba, że E, F, W, S, D. Niestety się nie da. Powiem, że kurczę, gra warta swoich pieniędzy, kupiłem za 25 zł na przecenie na Gogu oczywiście. Na Steamie z tego co widziałem to też była na Black Friday ze 100 chyba na 26,99 chyba przeceniona. Powiem, że grałem się wybitnie dobrze. Gra naprawdę przepiękna. Graficznie po prostu miazga według mnie. Sama historia jest również bardzo wciągająca. Jak i nowy system, w którym nie mamy HUD-u, nie mamy ekwipunku, nie mamy mapy, nie mamy wskaźników, po prostu nic nie mamy. Według mnie to naprawdę bardzo zrobiło roboty i dało efekt takiego kina domowego, można by powiedzieć. Grało mi się naprawdę bardzo dobrze. Gra jest jakoś wybitnie długa, zajęła mi 5,5 godziny do 6 maksymalnie. I mogę jedynie powiedzieć, że nie spodziewałem się tego zakończenia, takiego dość wieloznaczeniowego. Przy grze pracowało coś koło chyba 30 osób, z tego co widziałem. Jeżeli chodzi o ten film dokumentalny Hellblade, to on opowiada w sumie trochę zarys jak została tworzona gra, jak i jakieś tam chyba wywiady z odpowiednimi osobami, do tego też tam jest chyba jakiś lektor, który to wszystko opowiada. Nie mam zamiaru także tego nagrać, bo to trwa chyba, ten film dokumentalny, coś koło 20 minut, 25 minut do chyba pół godziny z tego co widziałem na YouTubie, ale chyba go sobie obejrzę tak już poza odcinkiem. Powiem, że gra niesamowicie dobra, sama grafika bardzo ładna. Do tej pory nie grałem w żadną tak dobrze wyglądającą grą jak Hellblade. Gdy grałem w Valhalla, Cyberpunka, Odyseję, w Origina, Wiedźmina, co jeszcze tak bardzo ładnie wyglądało. Nie pamiętam już, ale powiem, że w porównaniu do najnowszych tytułów, takich jak Valhalla bądź Cyberpunk, to jest kompletna miazga. Akurat jeżeli chodzi o Hellblade, bardzo dużą robotę według mnie robił tryb kamery, bo jednak mieliśmy Senuę, można powiedzieć, że takiej normalnej wielkości, bo w przypadku Valhalla, Red Dead Redemption bądź Cyberpunka, a w zasadzie bez Cyberpunk, bo tam nie mamy trybu trzecioosobowego do postaci chyba, to tam mamy postacie bardzo pomniejszone, przez co ten FOV wygląda bardzo źle. W
Field of View oczywiście. I te postacie wyglądają jakby były takie... Widać, że to gra, a tutaj mamy bardzo fajnie według mnie to wszystko zrobione. To pewnie jakimiś tam technologiami specjalnymi. Jest aktorem, który pokazał te wszystkie ruchy, scenki i tak dalej. I według mnie to naprawdę bardzo robił robotę. Świetny według mnie był dźwięk, muzyka, jak i efekty tego... tych głosów w naszej głowie. Fajnie według mnie to naprawdę robiło robotę. Spodziewałem się, że napisy końca będą znacznie krótsze, skoro tylko 30 osób przy tym pracowało niby. Ale no cóż, brakuje mi właśnie opcji pominięcia napisów, ale niech już będzie. Fajnym zabiegiem według mnie były te próby Odyna. One były trochę krótkie, ale może być. Do tego też ciekawe były te opowieści na tych kamykach takich. Niestety pominąłem ich chyba tak z 10. Nie jestem pewny do końca ile, ale widziałem przy tym ostatecznym, może powiedzieć, że otwarciu tamtych drzwi, gdzie były wszystkie symbole nakreślone, to trochę akurat mi ich brakowało. I co mogę jeszcze więcej powiedzieć? Ciekawy zabieg, jeżeli chodzi o tą technologię, w której mamy szepty, naszą chorobę psychiczną, można by powiedzieć, i podpowiedzi w formie wykrzykników, w sensie tych szeptów. Ciekawe to naprawdę jest, bo jednak w walce przydają nam się, bo niestety czasem przeciwników mamy za plecami, nie widzimy, co tam się dzieje, akurat taki głos może nam podpowiedzieć, że są za nami, musimy uważać, albo musimy czegoś uniknąć. Czasem są przeszkadzające, a czasem w ogóle nic nam nie mówią, przez co w niektórych sytuacjach po prostu nie wiedziałem, co zrobić. Gra na 12 GB jest naprawdę prześwietna. Nie jestem pewny do końca, ile waży Valhalla, ale wydaje mi się, że coś koło chyba 90 GB z dodatkiem Gniew Druidów. A jednak tutaj trzeba pamiętać, że gra jest podzielona na poziomy, segmenty i tak dalej. Z tej mapy nie mamy całej dostępnej na raz, tylko ona się oczywiście pojawia i dezaktywuje w danym momencie, w danej sekwencji, przez dany skrypt na pewno. Więc w porządku to wygląda. Sami przeciwnicy najbardziej są denerwujący ci starczami, bo jednak oni mają tak dużo życia i w ogóle nic się nie da im zrobić. W pewnym stopniu trochę szkoda, że nie mamy tak jakby opcji ulepszania tego naszego miecza, chociaż teraz jak sobie myślę, to byłoby trochę bezsensowne, bo jednak jakbyśmy go ulepszali, to przecież potem go tracimy i tak, więc nie jest tutaj żadnego sensu. Poza tym potem też dzięki tym próbom Odyna dostajemy specjalny miecz bogów, który oczywiście jest w stanie zadać potężne obrażenia, jak i chyba też zmienia nam się nasza forma skupienia, która już nie powoduje chyba takiego krótkiego zatrzymania czasu, tylko znacznie dłuższe i chyba też niszczy przeciwnikom tą taką jakby niewidzialność, tą chmurę dymu, czy jakby tego inaczej nie nazywać. I tyle chyba. Nie mam żadnego pojęcia, czy po napisach coś jest, nie mam nic po napisach i na dzień, w którym to nagrywam, czyli na grudzień 2021 roku, chyba będzie premiera drugiej części Hellblade'a, czyli Saga Senua, która została ogłoszona chyba na E3 w czerwcu 2021 roku, a już pierwsze trailery chyba były w 2019 roku. A sama pierwsza część Hellblade'a wyszła w 2017 roku, więc trochę tego czasu już minęło. Od 2019 do 2022 w sumie już niedługo. To 3 lata i dalej nie ma żadnych wieści na temat Hellblade'a. Niby ma być w 2022, zobaczymy. To już w 2022 wychodzi God of War na peceta, którego oczywiście już muszę kurczę zagrać, bo lubię strasznie momenty, w zasadzie nie momenty, tylko motywy wikingów. Może odwiedzę tam akurat witrynę, bo jeżeli chodzi o samo przedstawienie tych chorób, to wygląda to po prostu świetnie, fenomenalnie. Nie wiem jak jest w rzeczywistości, ale muszę tutaj uwierzyć twórcom gry, że akurat tak to wyglądało. Będzie coś po napisach czy nie? Tutaj akurat nie jestem pewny, wolę na wszelki wypadek przetrzymać. Trochę będzie mi przykro, jeżeli nic nie będzie, bo trochę tego czasu tutaj straciłem. Niby daj coś tam nam pracuje. Nie, nic nie ma. Jeżeli chodzi o wybór części, 13 części tutaj jest. Okej, czyli pominam 3, 4, 5, 6, 12. 12, 15, 16 kamieni mądrości. Trochę dużo. Na to chodzi, że każdy poziom mogę sobie odwiedzić, więc bardzo fajnie. Więc na to chodzi, że to byłby koniec samego tego odcinka i całej serii z gry Hellblade: Senua's Sacrifice. Następnego odcinka. Siemka.